Hej, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony LBK i znajdujemy się ponownie w Assassinie. Właśnie, ogarniam tylko, czy są FPS-y w porządku. Wygląda to, że tak. Sekundka, szybkie. Dobra, wszystko wygląda w porządku. Widzicie, nie ma w takim wypadku zacięć, mimo że ruszam bardzo intensywnie kamerą. Zobaczymy, jak będzie potem w grze. Jak powiedziałem, no nie wiem, wystarczył dziwo postprocesy dodatkowe włączyć i nagle procesor odciążony mi od razu. Okej. Tylko pytanie, gdzie jest nasza misyjka drobna? Nie M, tylko Tab. Przepraszam, mój błąd. Okej, jest tutaj. Czyli najpierw lecimy do punktu obserwacyjnego. O, punkt obserwacyjny, uwielbiam. Tab jeszcze raz, kurczę, nie ten przycisk. Tutaj. O, Enterem się ustawia. Okej, to już Enterem, nie prawym przyciskiem myszy, przepraszam. Mój błąd. Gość od Bordziów. Chętnie bym go załatwił. Bo potrzebny mi jest ten hajs od niego, tak troszeczkę. Przepraszam bardzo. Panowie, puśćcie mnie. Nie wyszło mi to do końca, co chciałem. Okej, 1500 plus kość słoniowa. Nie wiem, po co będzie mi ta kość słoniowa. O, widzę tutaj jakąś znajdźkę. To będzie hajsik, kura. No, trochę będziemy mieli tego hajsu. Dostajemy na razie 508 za każde... Za każde 20 minut. Jak widzicie, profesjonalne bugi z tymi linkami na bieliznę, z bielizną, przepraszam. Mam nadzieję, że ktoś się nie obrazi za to, co tej osobie napisałem. Napisałem dość coś bardzo niejasnego i boję się, że ta osoba się to zrozumie, ale to tak jest kobietą, więc wiecie. Tak, właśnie obraziłem kobiety i zaraz będzie bunt feministy przeciwko mnie, że Lipki obraża kobiety. Nie, po prostu stwierdziłem, że akurat kobiety mają dość dużą tendencję do przeinaczania rzeczy. Z takich, jakie są powiedziane na coś jeszcze innego. Nie wiem, czy szukasz czegoś z 16, ale ostatnio skanowanie w Eagle Vision seemed to help. Okej, czyli gdzieś to jest informacja z czymś o 16. Ciekawie. O czymś związanym z 16. O, zobaczcie, jest tutaj. Czekajcie, ja bym się spróbował puścić. Jakbym spróbował zejść jeszcze troszkę. Okej. Ja chciałbym się tam dostać, co łaska, wiecie? Nie wiem za bardzo, jak mam tego użyć. No. Ezio? Gdzieś tutaj, nie wiem. O cholera, spadłem w ogóle totalnie z tego. Nie wiem, jak to mam się do tego dostać, absolutnie. Ej, nie, serio mówię, bo tak troszkę nie ogarmam. Bo kurczę, nie wiem, jak to mam zaakceptować, żeby... Znaczy zaakceptować, jak to mam zrobić, żeby to mi rzeczywiście tutaj załapało to. Cholerka, nie mam żadnego pomysłu na to. Mówię poważnie, wybaczcie, przepraszam, ale takie totalne odmurzenie mam teraz. O nie, padnę, no właśnie. No dobra, ta osoba zrozumiała. Okej. Chyba, znaczy tak, troszkę, może jednak nie do końca, by tą osobę to zamąciło, ale zrozumiała, więc jest dobrze, nie? Czyli nie muszę już odpisywać teraz, tylko mogę na przykład za, nie wiem, pół godziny, jak skończę asesyn nagrywać. Nie wiem, czy nawet dwóch asesynów jednak nie nagram normalnie, ale kurczę, no. O, tutaj trzeba jednak wejść, okej. Jak ja mam to po prostu skanować? Kiedy to się załapie, czy coś, nie wiem. Czemu to nie chce tutaj nic zrobić? Halo? Nie wiem, wiecie co, będę musiał ogarnąć potem może, jak to się robi. Chyba, że po wejściu, zobaczę jeszcze po wejściu na punkt obserwacyjny, czy to może się aktywuje wtedy. Jakoś bardziej. Tutaj nie możemy wejść, to od przodu, od frontu, nie? W takim razie od prawej tutaj. Znaczy od lewej, przepraszam. Znaczy od prawej, jakby patrzeć od frontu, ale od lewej ogółem. Tak jak tutaj weszliśmy, od tyłu. No, skoczysz. A nie, okej, nie możesz tutaj wskoczyć Ezio, bo tutaj masz jeszcze wyznaczoną trasę inną. Spoko. Bo ja widziałem też częściowo, jak jest stworzony Assassin. I wiem nic, jak są robione te półki. I to dlatego on czasem po prostu gdzie nie gdzie może wskoczyć.
bo nie jest to do końca dokładnie zrobione w niektórych miejscach. No bo niektórzy twórcy, wiecie, nie spodziewają się, że na przykład o inteligentne rybki, wielce inteligentne rybki, stwierdzi, że o, fajnie by było, jakbym sobie na przykład teraz, nie wiem, odwalił coś głupiego, prawda, i na przykład, nie wiem, zeskoczył na jakiś inny budynek. Okej, o cholera, nie wyszło. To co chciałem do końca, no ale cóż. Okej, a teraz jak to zobaczę, dalej to samo. Okej, a nadal nic, totalnie nic, zero. Nul. Ja chciał tu zaakceptować coś, apply shift, nie? Enter. Co jeszcze mam? Nic, tak totalnie nic. Jakbym chciał to jednak zaakceptować czy coś. Kurczę, no jak ja mam to zrobić? Chyba, że to... A nie! O, mam coś tego złap... Okej, ej, świetne. Znaczy, to jest moja opinia, że to jest świetne, nie? Fajnie zrobione, wow, nie spodziewałbym się tego. Okej, i jakiś fragment. To dla nieogarnięcia, co? Where were you? Not sure. Some kind of fragmented memory? Maybe you should stop. I'm good. I want to keep going. Kolejny fragment 16, wow. Okej. Znaczy, że nie dokończyłem, prawda, motywu 16 w pierwszym odcinku. Natomiast tutaj mam jakieś uszkodzone wspomnienie. Okej, znowu. Rządzili z wysoka. End zbliżenie. End mam zbliżenie. End jest tutaj. Szukam jakiegoś charakterystycznego punktu, w sensie jabłka Edenu konkretniej. Zobaczcie, jest jakiś charakterystyczny punkt rzeczywiście, ale... Tutaj widzę taką pałeczkę jedną. Tutaj niestety nie. Tutaj też nie. Oni widzi się pracą. Powiedziałbym, że to będzie to. To zdjęcie. Tego bym raczej nie uznał. Tego również nie. Chociaż chłopstwo kurczę było potęgą, jakby nie patrzeć, nie? To również. Powiedziałbym, że to nie. Jak to może być? Co może być tutaj charakterystycznego? Gdyby wybrać same te takie wielkie postaci, że tak powiem. Powiedzmy i tak, nie? Przepraszam, ale muszę to ogarnąć znowu w internecie, tak więc drobny lag dla was. Jak to się mówi, jak to było napisane? Władając... Nie hańbili się pracą, lecz on dziś z wysoka, zobaczmy. Okej. Dobra, mam te obrazy. Już ogarnięte. Okej, zaczynamy od... Ten jest pierwszym. Ten jest drugim, trzecim. Czwartym. I piątym jest... O dziwo ten. Aha, czyli prawie to dobrze zrobiłem. Czyli jednak dobrze myślałem za drugim razem, tylko zamiast tego powinienem wybrać ten. Tutaj bym zwrócił, tylko że sobie jeszcze tutaj zamknę przeglądarkę. O, i nie włączę sobie OBS-a. Przepraszam jeszcze najmocniej. Raz, mocniej sekundka. Tak, problemy przy pracy rybkiego. To jest po prostu już norma u mnie. Tak, i ostatnim jest ten obraz. Dokładnie. Nie do końca rozumiem, dlaczego był tamten obraz ostatnim, no cóż. Okej, okay, mamy też... Król. Dwa kroki naprzód.
loading. To było akurat łatwe. Ich wiedza na czym nie jesteśmy poszerza. Nie możemy dłużej prawić na władzę, którą arystokracja otrzymuje z woli Boga. Potrzebujemy na nowy system, coś bardziej subtelnego. Mamy tutaj za kontemplariuszy, jak zauważyliście pewnie. Mamy te cztery strzałki takie. Dalej. Loading. Przydywanie. Quarantine zone. O, okej, znalazłem kwarantannę, gdzie jest? Dobra, to jest naprawdę ciekawe. I'll put 16 video files here. Hopefully they'll begin to make sense as you free up each file. Okej, ile jest tutaj tych plików? Też trochę, ale przynajmniej mniej niż w ostatnim asesynie, tak mi się wydaje. Mam totalnie nieogarnięty i są przynajmniej dłuższe w końcu. Okej, okay, wow. Fajne, fajne, fajne. 10 minut stracone, ale jest to mega fajne, spoko. Prawda. Znaczy to jest może tylko moja opinia, ale i tak mi się podoba, nie? Dobra, czekajcie. Stąd zaskoczę może na dół. Na początek, żeby się po prostu nie zabić, nie? Wiecie, wolę już te 30 sekund dłużej. Ekonomia wiecznego miasta. Nie wiem, za co dostałem dokładnie. A, za zdeponowano pieniądze, okej. Okay. Skarcu będzie trzeba iść. Przynajmniej nie trzeba się wracać co chwila do Monteregioni, nie? O cholera, nie, zaskoczyłem. Nie tutaj, tylko do góry, Eziu. Hop. Dobra, i stąd mam nadzieję, że przeskoczę tam, w tamtą stronę. Dobra, super, doskoczyłem. I stąd. Jest, udało się, okej, okay, czyli super, od razu zrobimy, zaczniemy misję. Z naszym przyjacielem Machiavellim, jak się nie mylę. Did you liberate your money from our friend? I did. A small victory. They are up. And in time with work, we'll have a few dozen more. And in time, Cesare's gaze will return to us, and we'll be broken again. Now, where is my contact, Vinicio? He should have already intercepted the letter. Follow me. Okay. Bardziej mniej niż minutę, okej, okay, ciekawe. Ale troszeczkę też te wszystkie znaczy te wszystkie dodatkowe wymagania odpowiadają nam co będzie w misji, czyli co zostanie dokładnie, nie? Chociaż wolałbym czasem na przykład, żeby tego nie było. Czyli żeby można było to opcjonalnie sprawdzić, ale żeby tego nie było normalnie, nie? Wskazanego. To jest tylko moja opinia, tak jak powiedziałem, nie? Ale wiecie. Niccolò Machiavelli. Może mieć, że on ma Niccolo na imię. Gdyż często mi się to zapomina i mówię na niego Machiavelli albo Machiavelli właśnie. Chyba czyta się Machiavelli. Wszystko. Machiavelli. Nie, wybaczcie, nie jestem na bakie troszeczkę z włoskim. Jak i również z francuskim. On ma zamiar mnie tutaj dogonić czy nie? Tak, okej, okay, czyli on prowadzi jednak. Tam mamy jakiegoś medyka. Look at these facades masquerading as government. The Pope is very clever to keep this place in business. It fools your friend, the people, quite easily. Powiedz wam coś? Mamy 160 FPS cały czas na nagranie. To jest niesamowite. But all may not be lost. Znowu to zbugowana peleryna, kurczę. Zobaczcie, ona się po prostu buguje, to jest taki Superman troszeczkę, widzicie? Ani nie faluje, ani nic. Dobra, przepraszam, że się czepiam troszkę za bardzo może. It was attempting to steal official Vatican mail. Perdonatemi, signore. You must be mistaken. Who are you working for, ladro? I am working for no one. Then no one will care what we do to you. Okay, czekajcie. Aha, okej, okay, nie mogę tego zrobić w ten sposób. Okej, okay, mogę. Dobra. Where is it? The courier still has the letter. Ezio, stop him! Find me at the Terme. Ja muszę pamiętać, że to trzeba spację nacisnąć, żeby go. Mam go. Nie, a shiftem. Pieniędzy spacją. Dobra, udało mi się z pełną synchronizacją to zakończyć, więc super. MK jeszcze. Nie, ta, przepraszam, żeby mapę sprawdzić.
Tu jest misja i to jest też punkt obserwacyjny, więc pójdźmy do niego. Przepraszam, mapa. Punkt obserwacyjny tutaj i enterem się ustawia znacznik. Ok, muszę się do tego przyzwyczaić, bo jeszcze nie jestem do końca przyzwyczajony, wiecie. Sami chyba rozumiecie. A właśnie, kolosum jest tutaj bardzo ładnie zrobione, tak by the way. Podoba mi się jako kolosum, nie? Zobaczcie. Chciałbym się kiedyś po takim przejść. Ciekawe, czy już Google, to które tam u siebie na mapach jak prowadzi to wszystko z tym. No jak się nazywa, z tym Google Carem, czy w każdym razie no, z tym samochodem swoim Google, to czy zrobili obraz dosłownie pełny 3D, albo gdzieś tam na jakiejś stronie muzeum jest pełny obraz 3D tego kolosa, bo chciałbym sobie zobaczyć, szczerze mówiąc, czasem. O, plaga. Plaga. No, ale cię nie podskoczy, co? Nie, podskoczysz, okej, okay. To wystarczył ci odpowiedni bodziec. No, ale podskocz, no, halo. Dobra, nie, do dupy. Nie, ja się już tam nie wspinam po prostu. Nie, dobra, ostatnia szansa. Nie będę się nad tym pasił po prostu. Okej, okay. Myk. Dobra, jest druga flaga. I chyba ostatnia, którą zdobędę w tej grze. Okej, okay. Mam w ogóle jedno serduszko, jeden fragment serduszka. Ja mówię, uważaj, mam stałe 60 FPS-ów na ekranie, to jest niesamowite absolutnie. A dopiero co tak płakał ten asasyn, tak samo poprzedni, strasznie płakał. Nie wiem, co się tam dzieje. Włączenie postprocesów pomaga. Nie wiem jak, ale pomaga. Okej, okay, nie chcę należeć do misji. Najpierw chcę mój punkcik tamten ogarnąć. Widzicie tam też latającego orła, co oczywiście jest znakiem tego, że można tam sobie ogarnąć punkt obserwacyjny. Jak i również wybiłbym tam kapitana. A, nie mam tam dostępu. Okej. Okay. Czyli pewnie to będę teraz podczas tego wspomnienia robił. Okej, okay. Wezmę sobie oczywiście lekarstwo. Wiecie, czasem trzeba. Ok, w takim razie zaczynamy kolejne wspomnienie. Zacznę pismo do Machiavelliego, z najwięcego tem Trajana. Okej. Nie widziałem dodatkowego tego. Nie zwróciłem uwagi na dodatkowy warunek tam, który był. Co tu się dzieje? Jakiś tam złodziej? Czy La Volpe do nas przyszedł? To było dość ciekawe. Wydaje mi się, że to jest La Volpe. Nie, po prostu jakiś napastnicy, okej. Powiedz, kim są te wilki, kurde. Ja tak się dziwiłem, troszeczkę mi nie pasował ten właśnie wilczy ryk do La Volpe, nie? Troszeczkę, jeszcze trochę. Jak kurczę, zobaczcie, z wieloma przeciwnikami bez problemu radzi sobie Ezio, nie? Zabić tylko. Nie wiem, czy to też jest możliwość uszkodzenia zbroja. Wydaje mi się, że tak. No kurczę, skoro w poprzednim było asasyn nie była, to tym powinno być. No i super. Nie wolno się odnieść żadnego. Czy jednak było? Dobra, no mniejsza o to. To są wyznawcy Romulusa. A, dobra, już rozumiem teraz, o co chodzi z tymi. Ciekawe tylko, czy w historii rzeczywiście coś takiego było. Shift interakcja. Tak, rzeczywiście wygląda na wilczą czaszkę, wow. Super. Naprawdę fajnie, podoba mi się to. A w ogóle w końcu przestałem mieć jakiś większy problem z green screenem, hurra. W ogóle tak nawet przybijałem świetle, tylko widzicie cały czas krzesełko troszeczkę się nadal nie ogarnia, ale no to jest tylko krzesło, nie mam nadzieję, że on to mnie przeszkadza. Tym bardziej, że je też można było wykluczować oczywiście. Znaleźć kapliczkę Romulusa, spoko. To jest taki wstęp też do tego asasyna nadal. Mimo wszystko. Totalnie nie kojarzę tej akcji z tymi wyznawcami Romulusa, nie? Ale to jest po prostu to samo chyba co grobowcy wtedy w asasynie drugim. Który był swego rodzaju też dobrym asasynem, nie? Akurat Rock, z tego co zauważyłem, go raczej nie lubi. Mówię tutaj oczywiście o Rocku, w sensie Rock Alone 2K, 2K albo Remigiusz Maciaszek, jak kto woli. Dobra, do przodu chyba trzeba, dokładnie. Czyli już wiecie, od razu skakać na bok, a ja stwierdziłem, że chyba coś mi tutaj jednak nie gra i to jest daleko. Okej, okay, wbijaj tutaj do góry Ezio. Shiftcik. Pięknie zrobione. Zakładam malać wodę, dobra.
Prawie jak połowa maturzystów na maturze z polskiego. Oj nie, to było zło. Przepraszam, przepraszam, ja przepraszam wszystkich maturzystów za to. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby to powiedzieć. A propos, właśnie matury się zaczynają chyba teraz. Chyba dokładnie jutro. Że dla was to jest dzisiaj. Ups. Ale przypał. W sensie dzisiaj, w sensie w dniu wstawienia tego filmu, nie? Ale przypał. Jakim chujem trzeba być, żeby taki chamski żab przyjść jeszcze. I to dodatek niecelowo, nie? Przepraszam. No sam się dziwię, że ja w ogóle jeszcze tutaj funkcjonuję, nie mam powybijanych zębów, nie? Z te moje głupie żarty. Dobra. Gdzie teraz? Tam muszę wskoczyć. Tylko jak się tam skakuje? Czekajcie, próbuję ogarnąć drogę jakąś. Tutaj widzę jakieś te, ale tutaj nie mam możliwości z tych kolumn skoczenia. A nie, tam jest, okej, już widzę możliwość moją. Myk. To jest ta sama droga, tylko że w drugą stronę, nie? Oj, chyba nie tak. Myślę, coś zrobiłem jeszcze raz. To samo. 27 minut, okej. Okay. Staram się trzymać tych pół godzin. Tego limitu półgodzinnego. Aby po prostu no nie przeginać, nie? Okej, tutaj jest to. Okej, wbijamy tutaj do góry. Myk. Jest pięknie zrobione. Chyba jeszcze jednego asystowania po prostu. Trudno, najwyżej będę miał opóźniane wszystko i albo będę gwinta z rana robił, wiecie, wstanę sobie o czwartej i stwierdzę, o, abym sobie gwinta porobił. Ale w sumie nawet powiem wam, że nie jest aż tak źle, bo ja mam na 8:10 na praktyki, myślę, że do pracy, jak to woli. Przynajmniej teoretycznie. I chyba tak będę miał w ogóle całe praktyki, tak więc super. Bo wstanę sobie o, znaczy co prawda do 16 mam te praktyki, tak, ale mimo wszystko wstanę sobie, nie wiem, o... Do 7 się ogarnę. 7:20 powiedzmy mam normalnie tramwaj, przepraszam, nie autobus. No bo 5:30 na 20 mogę nawet wstawać. No dla mnie to jest absolutnie normalny czas wstawania do szkoły, nie? Czyli no dla mnie po prostu praktyki będą jak szkoła, więc no, nawet ci nie muszę martwić. Przypominam, że będę miał o 6 praktyki, w sensie od 6 do powiedzmy 14 i wtedy byłby trochę przypał. Tam ci dwaj w ogóle poszli, a ja chciałbym zobaczyć, czy mogę ich też złapać, nie? A w ogóle oni zniknęli tutaj stąd, okej, okay, nie ma problemu. Chyba, że oni byli tam, tylko po prostu nie zostało mi to pokazane jakoś konkretniej. O, to ja mam flagę w ogóle. Jeszcze sprawdziłem tak z okolnym wzrokiem, czy tutaj czegoś po prostu innego nie ma, nie? Ale kurczę, no w takim miejscu jak się ustawia flagę, no to sorry ludzie, ale... No który normalny gracz tu pójdzie, nie? Tak nie przypadkiem jeszcze dodatkowo. Właśnie, a czy ja stąd? Tak, stąd mam to jakieś przejście dalej, zobaczcie. Okej, tak, czyli stąd trzeba było gdzieś jednak pójść. Okej, tutaj. Dobra, czyli o to chodziło. Okej, jakimś tutaj ogarnąłem drogę w ogóle. Super, do tyłu. O, i teraz jest zrobione tak, że Ezio rzeczywiście do tyłu wyskakuje, a nie tak jak... Tak jak jest w aktualnej pozycji. W sensie to, czego, znaczy, co mnie tak bolało w poprzednim asesynie. Że wiecie, że on nie miał kierunków, że tak powiem, narzuconych z góry, tylko on się dostosowywał. Te kierunki, które były dostosowane do niego. Mniejsze. Nie wiem, czy do końca wiecie, o co mi chodzi. Po prostu zobaczcie przy niego asesyna, zrozumiecie. Albo sami sobie zagrajcie najlepiej też. To będzie chyba najlepsze, bo będziecie mieli pełen feeling tego, co się dzieje. Nie? Pełne odczucie. Pełne doświadczenie, jakkolwiek by tego nie nazwać. Okej, okay. Jeszcze 6 minut nam zostało filmu. I oczywiście nasza wajcha. Nieważne. Oj, ładnie się tutaj zapali. O, na niebiesko się zapalił płomień. To co, to może być gaz albo... Dobra, nie będę mówił, że żelazne drzewo, bo... To już będzie chamstwo. Ale cały czas mam 60 FPS-ów. Jakim cudem, co się dzieje z tą grą? Raz mi chodzi w 30 klatkach, aż 60. W sensie podczas nagrania, ok? Chodzi o nagranie, tak? A nie o mój komputer, bo na moim komputerze absolutnie 60 klatek cały czas, bez problemu. Momencie, tutaj muszę chyba do tyłu wskoczyć na rzeźbę tego. Nie, ok, tutaj muszę wskoczyć. O, tam jest jeszcze ta znajdźka, super. Przy okazji, skoro już tutaj jestem.
pierścień z nie zdążyłem przeczytać nazwy tego miasta. O cholera, nie udało mi się tam skoczyć, nie, niedobrze, trudno. Jeszcze raz to samo. Cholera, nie, Ezio... Wziął i spłonął. Nie, no dobra, koniec żartów. W ogóle wyjątkowo nie rozwalają mi się włosy, kura. Niesamowite rzeczy, żeby was zatrzymać na scence, kiedy ja ładuję misję asasyn od nowa, bo coś spieprzyłem, nie? Czekajcie. Nie, no. O, tak, w ten sposób. Nie w ten sposób. Jednak to nie zostało poprawione, przepraszam. Mój błąd, jednak to nie zostało poprawione, to jest nadal takie samo. A już z drugiej strony to też dobrze, kurczę. Chociaż nie, no, wydaje mi się, że shiftem powinno być to, żeby się opuścił na dół chociaż raz. Nie, mi się nie podoba ten system skakania w tym wypadku, akurat w sensie z tego wychylania się, nie? Okej. Okay. O właśnie, tego, dokładnie. Okej, okay, mamy to. Przechodzimy spokojnie. Myślę, że to będzie ostatnie, co w dzisiejszym odcinku zrobimy, nie? Tak zakładam. Okej, okay, tędy do góry raczej będziemy musieli przejść, zakładam. Tak mi się wydaje przynajmniej. Okej, okay, nie, jeszcze raz to samo, znowu. Okej, okay, tak, po rękach. Z rączki na rączkę. Teraz spróbuję tego shifta używać, ale nie wiem, czy jest sens w ogóle robienia tego, nie? Okej, okay, tędy teraz. Dobra, już widzę mniej więcej drogę, tak na oko. Czasem ciężko znaleźć tą drogę, ale czasem jest naprawdę łatwo, więc ogólnie polecam, bo też to troszkę rozwija, nie? Też tam trzeba pomyśleć czasem. To jest spoko, naprawdę. Okej, udało się. Chodziło. Powoli staram się przyzwyczaić do tego systemu sterowania, z tego odskakiwania. Ja nie umiem, po prostu nie umiem. To jest dla mnie cholernie ciężkie. Nie, o, no nie! Najgorzej. Jest, nigdzie nie wejdę do dupy. Nie, dobra, już widzę drogę kolejną od nowa. W sensie, jak tutaj wejść od nowa. A w sumie tędy po prostu mogę tam przejść, co ja się będę. Jak głupi męczył. To już jest kolejny fragment, nie? Dokładnie. Tak, okej. Okay. Co się dzieje teraz? Okej, okay, to jest po prostu kapliczka Taromulsy cała. Nie, no dobra, to już jednak kojarzy trochę bardziej. Mamy też jakiegoś martwego strażnika, jak widzicie, rzymskiego pod tym balkonikiem. W sensie jeszcze w szacie tej takiej z czerwonym właśnie płaszczykiem. Okej, okay, punkt kontrolny, super. Dobra, tutaj jest skrzynka, ale do niej raczej nie będę szedł, bo mi się po prostu nie chce. Okej, okay, myślę, że trzeba wystartować stąd jednak. Stąd dokładnie. Albo i nie. Może stąd? Tutaj są te. Tak, to stąd trzeba jednak gdzieś pójść, tylko że... Chyba tam trzeba właśnie iść. To mi się wydaje. Bo tutaj mnie jeszcze nie było, nie? Okej, okay, w prawo. Oj, niedobrze. Źle skoczyłem znowu. Zobaczcie, tutaj trzeba skoczyć na nasze. Nie wiem, tak gdzieś skoczył totalnie. Panie Eziu, proszę tam skoczyć do góry. A, dziękuję. Na nasze prawo oczywiście, tak patrząc od strony tamtego. Okej, okay, tak. Dobrze skoczyłem? O, dobrze skoczyłem. Wybaczcie, ja nie mam orientacji. Przyjąłem tej połowy rzeczy. A okej, nie. Okej, to jest jako punkt kontrolny. Tak jak drabiny. W pierwszym asesynie bodajże, jak się nie mylę. Już nie, no może to było w drugim, nie pamiętam już teraz. No i naprawdę? Nie wskoczył tak? Tam, znaczy się? Kurczę, jeszcze pół minuty teoretycznie mi powinno zostać odcinka, tak jak ja go przedłużę. Nie, dobrze, nie mam pojęcia, o które ja te materiały skończę robić. Nie. Jeszcze raz to samo.
Co jest tam? O co mi tam płaszczy to wszystko? A, tutaj do góry trzeba jeszcze przejść. Okej, i teraz. Dobra. O. A, okej, to miałem pełne wspomnienie zrobić 8 minut. O to chodziło. Dobra, nie no, luz, wiecie. W ten sposób tutaj. No ciężko było mi to zrobić 8 minut, jak ja tego totalnie nie pamiętam, nie? Zaraz do punktu kontrolnego. Tutaj mamy oczywiście tego przyjaciela kochanego. I to jest właśnie ten Rzymianin, o którym mówię. Chociaż bardziej może być mieszczanin, no ale cóż. Okej, tutaj mamy kolejny. Nie, no dobra, to jest jakiś doch po prostu. I tutaj są więźniowie, to byli jednak mieszczanie po prostu, jak widzicie. Wszyscy tutaj są w szatach obdartych. Chociaż cały czas mi się wydaje, że to z jakiegoś powodu mogą być rzymscy po prostu ci legioniści. Okej, tędy. Stąd natomiast na ten balkon. Pięknie. I znowu, o, I can back. Help if I fall. Tak. Chciałem powiedzieć, że I can back to this place again. A coś tego typu. Coś tego typu. I can come back w sumie to this place. Dziwiłem się, czemu mi się telefon świeci, a tutaj bateria po prostu naładowana. Ja cały czas w ogóle jak siedzę przy komputerze, to gdzieś tam ładuję baterię, nie? Wiecie, tak jakoś wyszło. Oj, jest, uff, już się bałem, że nie wskoczy, nie? Już nie miałem wkurzyć, naprawdę. Tak, no ciężko było to zrobić 8 minut, naprawdę. I znowu będzie to samo, czy nie? Czy po prostu zacznie płakać? Nie, okej, okay, że może tutaj wrócić, okej, okay, dobrze, dobrze. Wszystko w porządku. No, dawaj. Okej, tutaj do góry. Oczywiście tej flagi mi się naprawdę już nie chce zbierać. Dajcie mi spokój, okej, z tymi flagami. Bo i tak ich wszystkich nie zbiorę, i tak ich wszystkich nie zbiorę. I o tym wszyscy dobrze wiemy. Ja mam je w dupie, absolutnie. Sorry, ale tego jest po prostu za dużo. Gdyby tego, tak jak powiedziałem, było 20-30, to luz. Ale nie 100. O. I tutaj znowu mamy skarby różnych rzeczy. Różnych ludzi, czy też cokolwiek. Pomidory. O, co jest dziwne, bo to jest 1470, czyli jeszcze przed wyprawą Kolumba. Skąd tam pomidory? Znaczy wiem, że uważali... Nie, przepraszam, to ziemniaki przywieźli. Bo pomidory były uważane za truciznę w ogóle, jako niejadalne w ogóle warzywa. Nic pomidorów. Nie wiedziałem, że pomidory były aż tak bardzo cenne. I mamy skarb Romulusa, w sensie wyznawców Romulus. Co to jest? A, po prostu fragment klucza. Okej, okay, czyli znowu będziemy mogli znaleźć lepszą zbroję dzięki temu. Dobrze, będę pamiętał. To w takim razie będę starał się to robić. Czyli to jest to samo, ten sam motyw, co... co w wypadku... zbroi Altaira, nie? Ale spoko, naprawdę fajnie. A trudno, nie zrobiliśmy tego 50%, na 100%, ale trudno. Łaziebny. To były łaźnie jednak? To po co, czemu oni byli tam i przykuci? Przepraszam, dobra, moi drodzy, wychodzimy stąd i postaram się zakończyć odcinek, gdyż no po prostu trzeba, nie? Bo to troszeczkę on długo trwa, a jeszcze muszę jeden nagrać. W sensie, tak żeby wiecie, mieć już na cały tydzień praktycznie nagrane, bo potem w piątek muszę od nowa zacząć. This band of false pagans has been terrorizing the city for months and driving the people into the arms of the church. Quite convenient. Exactly. I believe the Borgia are supporting them, but proof remains scarce. That is why the letter is so important. Here it is. I hope you can break a cipher. Cazzo! Another encryption. This one was supposed to be legible. They are transmitting them using a code sheet. Without it, we have nothing. Sometimes logic is not the only way to win a war. Antiamo, you said we had allies in the city. Bring me to them. Follow me. Okej, moi drodzy, a niestety w tym miejscu będziemy musieli zakończyć odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał, że będziecie mieć kolejne odcinki z Assassina. Ja się z wami czekam, do zobaczenia i na razie.